ale ty widziałeś tego vloga? Nie wiem, on zorganizował jakąś imprezę. Jestem teraz w domu, czekaj. Cholera, dobra, zadzwonię później. Co to ma być? O, hej, dostajemy kosmetyki, chcesz dołączyć? Ty urządziłaś sobie imprezę u mnie w domu? Nie rozumiem, czemu się wkurzasz. Jak to nie rozumiesz? No sama powiedziałaś, że spotkała się z koleżankami. Aha, z koleżankami, ale nie organizowała wigwam u mnie w salonie. Hej, to jest turecki namiot. No i troszkę na mnie wyszedł, ale to ma wiesz. To są twoje koleżanki? No, woli spędzać czas z nami niż z tobą. Ciekawe dlaczego. Ej, no ale przecież nikomu nic się nie dzieje. Aga, ja miałam się uczyć. No to ściszymy muzykę i pouczysz się w pokoju. To jest mój krem? Nie wiem, testujmy wszystko, co znalazłyśmy w łazience. To jest mój krem za 400 zł z drobinkami złota. Ty masz krem za 400? Dobra, otwieramy? Tak, tylko tym razem na balkonie, bo żebyś znowu fotel nie zachlapał. Dobra, ja idę na balkon, a ty już skocz po kurtki. No to mam tą kurteczkę. Dzięki. Dobra, słuchajcie, koniec imprezy. Już. Hej! Wynoście się. Nie słyszałeś, co ja to mówiłam? Ej, Lena, a tak... Jak ci się mieszka z Iwoną i z Wojtkiem? Że co? Słyszałam, że Wojtek to dobry współlokator. Wiesz co, nie wiem, ile wypiłyście, ale wynoście się stąd, okej? Okay? Ej, no ale może grzecznie, jak nie chcesz, żeby twój mały sekrecik się wydał. Ej, przestań. O czym wy mówicie? No nie zgrywaj świętej. Wszystko wiemy. Ale nikomu nie powiemy, prawda? Ja nikomu nie powiem. No mów za siebie. W sumie to już powiedziałaś. Nam. No, wiesz, generalnie ja mam to w nosie, ale... Żebym nie mówiła o tym Iwonie, muszę mieć coś w zamian. Ty mnie szantażujesz? O, jaka ty jesteś bystra! Czego chcesz? Co? Pieniędzy? Kochana, nie stać cię. Ale spoko, coś wymyślę, a tym razem zawijamy, bo atmosfera troszeczkę siadła, odkąd wróciła ciotka Lena. To ci zostawię. Przyda ci się. Ej, dziewczyny, proszę was, nie mówcie nikomu. Spoko. Krem z drobinkami złota, tak? 300 zł? 400 zł. U, fajnie. Dzięki. Dziewczyny, ale serio, proszę was, nie mówcie nikomu. Nie, no tak, spokojnie. Tak, okej, okay, ale problemu. Naprawdę, obiecujecie? Sekret jest bezpieczny. Nie, ten. Pa! Pa! Cześć. Lena, przepraszam. Nie mam ochoty tego i słuchać. I naprawdę nie wiedziałam, że to wszystko się tak potoczy. Nie wiedziałam, przepraszam. Wiesz co, nie chcę tego słuchać. Jezu, przepraszam, jeśli chcesz się pouczyć, to będzie już cisza. Jezu, proszę, zostań. Słuchaj, jeśli cokolwiek słyszałaś, albo wydawało ci się, że słyszałaś, to lepiej o tym zapomnij, okej? Okay? Dla dobra nas wszystkich, okej? Okej, rozumiem. Nie rozumiesz.